Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi, Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On. Podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości aby mi tam mógł nauczać bo na to wyszedłem i chodził po całej galilei nauczając ich w synagogach i wyrzucając złe duchy oto słowo pańskie Przykleiła się do nas ta księga Hioba. Nawet ci, którzy nie za bardzo wierzą, to chętnie sięgają po ten tekst, by opowiedzieć o człowieku, jego losie, jego smutku, jego upadku, jego nieszczęściu, o takiej beznadziei, o tej beznadziei, którą można w jakiś sposób wyczuć, wyczytać, kiedy słyszymy takie zdania. Niepokój mnie syci do świtu, nieprzespane noce takim poczuciu bez sensu. Moim działem miesiące nicości, to znaczy, że tkwie w jakiejś niewiarygodnej pustce i poczuciu absurdu, bez sensu, przedłuża się wieczór, dni lecą jak tkackie czułęko i powoli zaczyna brakować tej, tej nici. Ciekawe, że to słowo, które tu jest użyte w tekście hebrajskim, ono jest użyte również wtedy, gdy jest mowa o takiej czerwonej linie, która była spuszczona w Jerycho i to był taki znak, że tam trzeba ocalić pewną kobietę, która przyjęła zwiadowców. Tak? I to jest ta lina, która ocaliła. I kiedy brakuje już tej, tej nici, to jakby to wszystko traci sens. Wiecie, Hiob miał taki obraz świata... W którym po życiu, tym tu na ziemi, człowiek idzie do Szeolu. To znaczy idzie do takiego miejsca, ja nazywam to trochę jak magazyn dusz. Takie jakaś piwnica, smutek. Tam już się nic nie dzieje, tam, tam nie ma chwały, tam nie ma radości. Dlatego myślenie Hioba fokusowało się na tym, żeby tu i teraz przeżyć życie jak najpełniej. A skoro był sprawiedliwym człowiekiem pobożnym to spodziewał się że tu i teraz będzie jak w niebie i trochę tak żył aż do tego momentu katastrofy ciekawe samo jego imię oznacza przeciwnik Jahwe to znaczy ktoś kto z uwagi na to czego doświadczył co go spotkało wchodzi w spór z bogiem Zaczyna z nim walczyć, stawia mu trudne pytania. Nie zadowala się byle jaką pobożną, taką papką, tylko chce odpowiedzi od samego, od samego Boga. Ale jest jeszcze jedno tłumaczenie Jego imienia, i to tłumaczenie oznacza: Kto jest moim Ojcem? I to jest chyba w ogóle. Niewiarygodna rzecz, o której często zapominamy. My, którzy tak się z tym Hiobem identyfikujemy i, yy, i tak przeżywamy siebie w takim Hiobowym płaczu. Nie? Kto jest moim ojcem? To jest doświadczenie, taki moment w życiu może trwający yy, właśnie miesiącami, tak jak to opisuje Hiob, takiego Trudu nie do udźwignięcia, że pytam, czy Ty naprawdę jesteś Ojcem? Czy Ty gdzieś tam w ogóle nas widzisz? Czy masz nas w swoich rękach? Czy, czy się przejmujesz naszym losem? I dlatego nam tak blisko do Hioba. Dlatego tak łatwo się jest zatrzymać w tym słowie o Hiobie. Ale jest mocniejsze słowo. Usłyszeliśmy dzisiaj w aklamacji to słowo jak było śpiewane Alleluja, On wziął na siebie nasze słabości, wziął nasze choroby. To znaczy odpowiedź, jaką daje Pan Bóg na to chjobowe łukanie i te łzy i ten bezsens, to jest Jezus Chrystus. To nie jest szczęśliwe życie bez trudu, to nie jest życie, w którym się wszystko poukłada i poskleja, a wszystkie rozerwane więzi się poszywają. Nie, to jest Jezus Chrystus. On wziął na siebie nasze słabości. Jeżeli uważnie słuchaliśmy Ewangelii, to można w niej było zobaczyć jakby kilka takich postaw, działań. Szczególnie zwracam uwagę na to, że jakby w tym, co tu się dzieje, czego byliśmy świadkami w tym fragmencie Ewangelii, tam nie ma jakichś wielkich nauk Jezusa, tam jest działanie, tam jest obecność, tam jest sposób bycia z człowiekiem, który ma hiobowy los. I pierwsze, na co zwraca uwagę ten przeczytany fragment, to zatrzymał się przy cierpiącej na gorączkę teściowej. Ja już nie będę ironizował, czy było warto. Było warto. Natomiast niesamowite w tej scenie jest to, że to jest mała rzecz. Że to być może jest taka, wiecie, yy, taka choroba trochę na pograniczu yy, zmęczenia i focha. Nie? Że czasami tak mamy, że jak już mamy wszystkiego dość, to tak zaczyna nas boleć głowa, jakoś tak nas bierze coś. Nie? Ona jest wyłączona przez swoją gorączkę, a Pan Jezus przychodzi do nich do domu z uczniami. To są jego pierwsi uczniowie. to w ogóle są pierwsze jego kroki jako nauczyciela. Przychodzi stawia ją na nogi i tutaj jest użyte słowo, które jest już znane nam, dlatego że ono opisuje zmartwychwstanie. Zawsze spotkanie z Jezusem Chrystusem stawia nas na nogi, jakby powstajemy z tego właśnie z tej gorączki z tej choroby z, tego, z tych złych myśli które nas nas zatruwały on jak nas bierze za rękę tak jak wziął teściową to przywraca życie jakby coś chrystusowego zaczyna w nas krążyć przez ten jego dotyk przez to że właśnie on bierze w swoje ręce nasze słabości że wchodzę w relacje z nim w relacje z Bożym synem i to jest uzdrawiające. Co robi Teściowa? Stała i usługiwała i zniknęła w ogóle już z tej opowieści. Ale ona wskazuje podstawowy ruch, który zresztą za chwilę zobaczymy też w postawie Jezusa, że ten ruch życia to jest taki ruch bycia dla drugiego, takiego dawania życia drugiemu. My nie lubimy tego słowa służba, bo nam się to kojarzy z jakimś niewolnictwem, z poddaństwem, z takim poczuciem, że ja ciągle muszę coś robić i obsługiwać i działać, i, i, a inni sobie siedzą w fotelach. Nie? No nawet te mamy, co tak szykują te obiady, to gdzieś z tyłu głowy pojawia się taka, taka myśl, obsłuży tam rodzinę, cieszy się, że wszyscy przyszli, siedzą, ale z tyłu głowy ruszyliby ten. Cztery litery, tak? I chociaż pomogli troszkę, nie? A ja tutaj biegam cały czas, nawet nie mam chwili wytchnienia. Nie? Umęczona, nie? Tak? Ale ten duch służby, to jest to, do czego zaprasza Jezus nie tylko każdego z osobna, ale zaprasza do tego cały kościół. Wyraźniej to jeszcze widać wtedy, gdy zaczęli przychodzić do niego wszyscy. W tym tekście jest niesamowite to. Że jest napisane, całe miasto u drzwi. Wyobrażacie sobie Kafarnaum takie nieduże miasto. Ale po prostu wszyscy pod tym domem Piotra stoją i czekają na to, że Jezus ich przyjmie, trochę jak w kolejce do lekarza. Nie? Że aż, aż, aż znajdzie dla nich uwagę, słowo, wszyscy cię szukają. To znaczy nie ma człowieka, nie ma dziecka hiobo, Hioba. Który by nie chciało pójść i oddać się w takie ręce. W takie ręce, które mają moc przemiany naszego życia, tego losu, którego nie rozumiemy, tak? tego powiązania tego, co nam się tak rwie. Co robi Jezus? Cierpliwie przyjmuje pacjenta za pacjentem, człowieka za człowiekiem, aż, aż wszyscy zostaną obsłużeni. On jest sługą. W innym miejscu w Ewangelii usłyszymy bardzo wyraźnie, Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żeby służyć. Jak będzie uczył swoich uczniów kościoła, tak, to będzie mówił, niech największy będzie ostatnim, niech będzie jak sługa. To jest w ogóle ciągła lekcja do odrobienia przez Kościół. Nie, że szukamy przywilei, że tak się klerykalizujemy i nam się coś należy z tytułu tego, że jesteśmy konsekrowani, wyksiężowani albo jacyś tam. Nie? Tylko to jest ten, ten moment wstępowania, żeby być przy świecie, który potrzebuje Boga. Żeby być przy człowieku, który niesie w sobie ten gniew i ból Hioba. Żeby gdzieś tam... Pójść z tym, co mamy do dania jako wspólnota, jako Kościół. Więc Pan Jezus uczy nas takiego dawania siebie, tego ruchu do drugiego człowieka. I to jest, mówię, z jednej strony wezwanie do każdego z osobna, jako ucznia Jezusowego, ale to jest też posłanie całej wspólnoty Kościoła. I nas tam nie może zabraknąć przy tym drugim człowieku. Ale wydarza się tu coś jeszcze. Wydarza się to, że Pan Jezus o świcie wstaje i idzie na pustynię, żeby się modlić. I to jest chyba rzecz, której dzisiaj tak do końca nie rozumiemy. My nie rozumiemy ciężaru i wagi modlitwy. Próbujemy załatwić sobie różne te nasze nieszczęścia, te, te bóle Hioba, na takie sposoby, jak potrafimy. Zrobimy lepszą diagnostykę, pójdziemy do lepszego lekarza, znajdziemy alternatywną ścieżkę leczenia. Poćwiczymy jogę, zrobimy jakieś y, warsztaty, które nam wzmocnią jakąś stronę nasze, naszej psychy, które nas, dadzą nam jakieś umiejętności. To wszystko jest potrzebne i ważne. Ale jest takie miejsce w nas. I jest w ogóle taki. Ten, to, 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 co Biblia nazywa, że my jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo. Jak człowiek nie dotknie tej swojej najgłębszej tożsamości, to ciągle będzie się ładował w takie zastępcze duchowości, w takie zastępcze sposoby rozstrzygania swoich ciężarów, trudów i konfliktów wewnętrznych. Nie? To, co robi Jezus, oddala się, jakby wychodzi z tego, z tego bycia z ludźmi tak blisko, w ciągle w ich sprawach, to, to może przygnieść. Tak jak był przygnieciony też Hiob. Idzie i mówi: Ojcze. I on odnawia tą więź z Ojcem. Modlitwa to jest pielęgnowanie więzi z Ojcem. To jest wyjście z tego ciężaru dźwigania życia. Siebie, swojej rodziny, tego, tego martwienia się o, o tych, których kochamy. Ja staję jak dziecko przed Bogiem i wiem, że jestem przez Niego ocalany i kochany. I ten ruch, którego uczy nas Jezus, jest absolutnie fundamentalny dla nas ludzi wierzących. Jak się nie modlisz, to ty w ogóle nic nie wiesz o Bogu. Jak się nie modlisz, to nie jesteś człowiekiem wierzącym. Dlatego, że dokładnie to bycie z Nim w takiej w, w ciszy, jakimś, takim, w takim intymnym czymś, gdzie ja już się nie chwalę, nie popisuję, nie, nie pokazuję, tylko mówię, tylko Ty, Panie. I tego uczy Jezus swoich uczniów. Oni Go szukają, tak, bo są bieżączka, jest, bo są wszystkie sprawy do ogarnięcia. Ale jeżeli nie będzie modlitwy, i nie będzie tego darmowego, takiego, czasami bez słów, trwania przy Bogu. Tak? To my wtedy gubimy pion. To nasze życie się tak rozlewa tylko w takim wymiarze troski, takim horyzontalnym. A nie mamy tego stępowania Boga w nasze sprawy i w nasze historie. Ktoś kiedyś powiedział, że takie podstawowe kłopoty i trudy, które pojawiają się na temat modlitwy, to to, że utraciliśmy tę więź, tę więź ojcowską, że staliśmy się samowystarczalni, że ciągle wszystko robimy sami, że w ogóle świat jest takim światem po Bogu albo bez Boga, że często słyszymy takie zdania, że modlitwa jest ucieczką od odpowiedzialności. Także ty to byś chciał, żeby ci Bóg coś tam zrobił. Sama zrób, czy sam zrób. Nie? A to jest dokładnie odwrotnie. To to, że ja wiem, kim jestem w tej mojej najgłębszej tożsamości, to mnie odnawia. To powoduje, że ja mogę wrócić do mojego życia i nie zmiecie mnie to, czego doświadczam. Ten, ten trud mnie nie, nie, nie zmiażdży. Dlatego, że ja wiem, kim jestem i w czyich jestem rękach. On wziął w swoje ręce nasze słabości, nasze trudy, nasze zmagania. To modlitwa nam przywraca wolność dzieci, taką radość z powodu życia, a nie że to życie ciągle się zdaje być takim trudem i zmaganiem. Ostatnia rzecz, którą robi Jezus i której też nas dzisiaj uczy, bo to jest Jego lekcja, to jest to, że po tej modlitwie mówi do uczniów: Pójdźmy dalej żeby głosić królestwo. Nie ma wiary, nie ma dojrzewania, nie ma też radości. Takiej zwyczajnej, codziennej z tych małych spraw jak uzdrowienie teściowej, ale też z wielkich spraw. Nie ma takiej radości, jeżeli my nie głosimy. Otrzymaliśmy wiarę, otrzymaliśmy dostęp do tej więzi z Ojcem, Modlitewnie nas to ciągle odnawia i napełnia i to jest posłanie do tego, żeby się tym dzielić. Wiara jest wtedy radością, kiedy jest dzielona, kiedy opowiadam o tym. Czasami tak szepnę komuś słówko, słuchaj, to weź się pomodlimy razem, a zgłupiałaś, pomodlimy się razem, nie? zaryzykujmy to. Nie? Do męża można to powiedzieć, a ja możesz... Jak się będzie tam zgłupiała na starość. Ten, nie? A, może, a może właśnie to są te ruchy. To nie musi być jakieś głoszenie, że wychodzę na ulicę i stoję tam ludzie wierzycie w Jezusa Chrystusa. To nie jest to głoszenie. To jest to głoszenie, które przełamuje te takie małe niemożliwości w domu, tak? takie w tych relacjach z bliskimi. Gdzie ja jednak wpuszczam to, to Boże światło. Ale to jest wezwanie. Do całego kościoła, żeby, żeby głosił. To są te powinności kościoła. To prawdopodobnie powiedział kiedyś kardynał Ratzinger, że kościół robi, trzy, czy powinien robić trzy rzeczy: modlić się, powinien służyć ubogim i. Tutaj zapomniałem. Nie, nie. I trzecia yy, z tych rzeczy to pewnie jest to, że powinien zatroszczyć się, o ewangelizację. Tak? Czyli mamy trzy takie podstawowe działania Kościoła. Niech ta Ewangelia, i niech to Słowo dzisiaj stanie się dla nas taką lekcją, że dzieci Hioba już nie muszą płakać, dlatego że mają potężnego wybawcę. I naprawdę. Ja już to mówię tutaj po tysiąc, tysiączny raz, ale my nie mamy innego zbawcy. I jakby, jak tego nie zrozumiemy, jak nie wejdziemy w taką serdeczną, zażyłą relację z Jezusem Chrystusem, to my ciągle nic nie kapujemy z tej naszej, z tej naszej wiary. Dzieci Hioba nie muszą płakać, bo mają potężnego zbawcę. Amen.